Hej kochani, witajcie w kolejnym odcinku z serii Mierzymy. Dzisiaj pod lupę bierzemy zamówienie z Romui. Wiecie, że kiedyś Romui było bardzo popularną tutaj firmą i tak naprawdę co druga dziewczyna pokazywała rzeczy z Romui. Później jakoś ucichli, później przestali nam przesyłać rzeczy, przestali nam dawać kupony. Jakoś tak coraz mniej rzeczy pojawiało się na stronie. No i później wyprzedziło ich Choice i SheInsight. Ale teraz Romui wraca, odezwali się, czy chciałabym sobie coś znowu wybrać, więc sobie wybrałam, stwierdziłam, że zobaczę. Powiem Wam tylko, że bardzo długo czekałam na przesyłkę, więc z tego nie jestem zadowolona. No i rzeczy też tak pół na pół, ale to zaraz ocenicie. Jak tutaj widzicie już na górze mojej bluzki, tutaj mam czachy i właśnie zamówiłam sobie taką sukienkę, tylko będę tu zerkać, bo muszę patrzeć na cenę. Sukienka kosztuje na stronie 17 dolarów, jest teraz na przecenie, wcześniej kosztowała 32. I ja zamówiłam sobie rozmiar XL i niestety długość nie jest fajna, ponieważ ledwo zakrywa mi tyłek. Także dla mnie absolutnie nie jest to żadna sukienka, tylko bardziej taka tunika, bluzka, można powiedzieć. Motyw mi się podoba, motyw czaszek. Tutaj zobaczcie, czadowo wygląda na ramionach, naprawdę super. Sam motyw ekstra, materiał też nie ma się do czego przyczepić. Myślę, że spodoba się osobom, które lubią taki rockowy styl, czaszki. Wiem, że nie wszyscy to lubią, nie wszyscy za tym przepadają, bo wiecie, że to może być zbyt hardkorowo, ale myślę, że na koncert może coś takiego założyć. Wygląda to naprawdę fajnie. Także z tego jestem w sumie zadowolona, ale na pewno nie jako sukienka, tylko właśnie jako tunika do jakichś tam, powiedzmy, rurek. Kolejna rzecz to jest sweterek, który bardzo spodobał mi się na stronie. I oczywiście, jak zwykle, urzekły mnie zdjęcia i mimo to, że to było one size, nie powinnam była zamawiać one size, bo one size doesn't fit all, jak wszyscy wiemy, to zamówiłam, bo mówię, a może akurat będzie pasować. I teraz ten sweterek jest na przecenie, kosztuje 21 dolarów, wcześniej kosztował 41, ale ja go niestety nie polecam, ponieważ jest moim zdaniem bardzo kiepskiej jakości. Zobaczcie, jest taki cieniutki akrylowy sweter, tak wygląda z bliska na druk. Także moim zdaniem dosyć tandetnie, pewno ja go nie będę nosić i moim zdaniem na zdjęciach po prostu wygląda ładniej. Modelka miała szersze rękawy. Moim zdaniem to jest po prostu podróbka jakiegoś innego firmowego sweterka. Także tego Wam nie polecam. Kolejna koszulka dobrze Wam znana to jest YouTube'a i w ogóle ze wszelkich zdjęć w internecie z napisem Geek. Ja kiedyś miałam taką białą z napisem i strasznie, strasznie ją lubiłam. To jest troszeczkę za krótka, powinna być może trochę większa i dłuższa, żeby napis był tutaj, tak mi się wydaje. Ale koszulka kosztuje 9 dolarów, jest teraz na przecenie, a kosztowała wcześniej 20, więc spoko. Ja sobie odprułam tutaj rękawki, widzicie, niestety została mała dziurka, ponieważ one były zawinięte aż tak. Nie wygląda to fajnie, więc po prostu zrobiłam sobie dłuższe rękawy. Jeżeli chodzi o długość, to jest ok. Kolor jest przepiękny, także jeżeli lubicie takie koszulki, jeżeli akurat tej szukacie, to możecie znaleźć się na Romui za 9 dolarów. Cena jest przystępna. Ja tamtą nosiłam dosyć długo, więc spoko mi się sprawdzała. Ja widziałam, że one są teraz właśnie w tym kolorze, jakoś nie widziałam już białych ani szarych, tak jak kiedyś. Ale jeżeli gdzieś znajdę, to zamówię sobie jeszcze właśnie w innych kolorach. I myślę, że każdy z nas jest tak trochę komputerowym geekiem, bo ciągle siedzimy przy tym kompie. Także napis też się odnosi do rzeczywistości. Także ta koszulka na pewno na plus. Kolejna rzecz to jest taka tuniko sukienka, można powiedzieć. Ciężko powiedzieć, co to jest niby mini dres, ale dla mnie to jest tunika, ponieważ też ledwo zakrywa tyłek, a powinna być trochę dłuższa według wymiarów, ale okej, powiem Wam coś na jej temat. 11 dolarów kosztowała na przecenie, wcześniej 21, właśnie ja ją zamówiłam za 21, ale już jest wyprzedana. Minus tej sukienki jest taki, że taki ma krój, ciążowy można powiedzieć, czyli opina się tu, a dalej już wisi. Nie wygląda to zbyt ładnie na większości dziewczyn. Jeżeli chodzi o długość, no to ledwo zakrywa tyłek i powiem Wam, że jedyne przeznaczenie, jakie dla niej mam, to po prostu, że będę w niej spać jako w piżamie. Mam właśnie piżamy w bardzo podobnym kroju. Wykroję sobie po prostu tutaj większy dekolt, żeby była wygodniejsza i po prostu ją potraktuję jako piżamę, bo raczej nie będę w niej chodzić jako w sukience, ani jako w żadnej tunice. No i na koniec mam tutaj czapkę. Ja szukałam takiej ładnej szarej czapki, na zdjęciu wyglądała przepięknie. Kosztowała 10 dolarów, wcześniej 20, ja właśnie chyba zamówiłam jeszcze w tej większej cenie. Na żywo wygląda tak. Jeżeli się w nią zmieszczę, to będzie po prostu święto. Zmieściłam się, ale ledwo co i powiem Wam, że niestety jest trochę za ciasna. No nie, nie wygląda to fajnie. Wygląda to raczej śmiesznie. Oczywiście jak to większość takich rzeczy na zdjęciach spoko, na Pinterest spoko, ale w rzeczywistości słabo. I to tyle. I teraz jak patrzę na to zamówienie, to szczerze mówiąc, najbardziej podoba mi się sukienka z czaszkami i bluzka geek, a reszta tak
Tak średnio. Musicie mi napisać, co o tym sądzicie i która rzecz była najfajniejsza, która najmniej. Oczywiście nie można tu hejtować sklepu, że sklep ma takie rzeczy, czy nie wiem, że nie leżą, ponieważ ja sobie je sama wybrałam, ja czytałam wymiary i tak dalej. A taka jest prawda, czy na Romui, czy na Choice, czy na Shinset są takie same te rzeczy. Idą pewnie z jednego miejsca w Chinach, więc nie wiem, jakie to ma znaczenie. W każdym razie te rzeczy, które wybrałam, tak leżą, a nie inaczej. Mam nadzieję, że Was ustrzegę przed nieudanymi zakupami, jeżeli coś tutaj planowałyście. Dajcie oczywiście znać, która najfajniejsza, która najmniej. Jeżeli lubicie serię Mierzymy, to dajcie kciuka w górę i widzimy się niedługo. Pa, pa!